Beautiful. Tak, tak. Poranek w Wielkim Mieście. Lecimy. Zawsze smutny. Już ucieszony, że znowu będzie w telewizji. Jest i pan Paweł. Jest solidna grupa widzów, która przetrwała. No i jest bohater odcinka. Ja jestem człowiek, który był blogerem, jak jeszcze nie można było być blogerem. Tak, że rower sprzedam. Tak. A już za późno, właśnie z tego mogliśmy się spotkać wcześniej. Ale rozumiem cię, rozumiem, że sprzedaj rower, więc... Siedzimy sobie w górze kawiarni. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Siedzimy, nic się nie dzieje. No i cóż. Takim krakowskim powiedzieć. Krakowskim? No, siedzimy, nic się nie dzieje. Wiesz, że w Krakowie najbardziej krakowskie to jest, oprócz właśnie pomijania W, to jeszcze są tak zwane śpiewne końcówki. I bardzo dużo osób, na przykład u mnie, to dostrzega, czego nie widzę, że jak jestem zwłaszcza podekscytowany, albo mówię głośno, to słychać takie przeciąganie końcówek. No to jest bardzo krakowskie. Weź, że przestań. Albo no, rodzika, 30 czy. Czepak. Czy. O, na przykład. Nie. No. Ile mamy kilometrów? Tak z 50 mamy, nie? Przejechane od domu. Tam jest, jak tego nie było, to tam była fajna knajpa. Jest. Zwiedzamy. Za 10 zł to jest pani. Fajnie, nie no, w ogóle takie miejsca, które są w idealnych miejscach, to jest po prostu coś wspaniałego. Tam fajnie jest też taki ten zrobione to kółko, są takie siedziska, gdzie tam się więcej ludzi zjeść, to może zrobić. Widziałem mural, widziałem, nagrywałem, no mural fajny. To u nas takim, znaczy w samym Krakowie to jest ten problem, że tak naprawdę nie ma takiej w ogóle, to jest śmieszne, naprawdę w Krakowie nie ma bardzo kolarskiej knajpy i to jest smutne, że nie ma takiego miejsca, gdzie byłoby bardzo kolarsko. No kiedyś ten, chłopaki próbowali z tą labicikletą, ale to kompletnie nie siadł temat. Może być w mieście, no. Być, wiesz, na trasie gdzieś, nie? To jest idealne miejsce. Przestań 40, godzinę 5, siadasz, kawa. To tak naprawdę w okolicach Krakowa nie ma takiego miejsca, które byłoby stricte kolarskie. Są miejsca, które są przez kolarzy okupowane, ale one nie są kolarskie. Nie? Jest w Lanskoronie Arka, no tam jest naprawdę przepiękne, w ogóle Lanskorona jest piękna, ale no, to jest miejsce, gdzie po prostu jest. Nie zostało stworzone z myślą o kolarzach, nie? Ani rowerzystach, więc no. Fajnie, że takie typu kierunki się tworzą. Coś się kończy, coś się zaczyna. Dzisiejszy trening się kończy. My też się skończyliśmy. Ale idea Coffee Ride myślę, że pójdzie. Teraz mogę w sumie odsłonić w końcu karty i powiedzieć wszystkim, że z tym Coffee Ride'em to nie jest tak do końca Coffee Ride. To trochę mocniej jest. W sumie zostaliśmy w trójkę do końca, ale do Warszawy dojechał z nami jeszcze jeden kolega, którego gorąco pozdrawiamy. Strzały było słychać po drodze, na całym dystansie, ale było konkretnie. 117 km z wiatrem w mordę praktycznie cały czas, bo wiało z każdej możliwej strony. No i cóż, kończymy w stolicy tym, co Tygryski lubią najbardziej. Pięknie. Do kolejnego zobaczenia gdzieś w Polsce. Nie wiecie gdzie. Dowiecie się dwa dni wcześniej i miejsce może być każde.